Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać trening skokowy dla jeźdźców średnio zaawansowanych, w którym skupiamy się bardzo dużo na doprowadzeniu konia w sposób prawidłowy oraz na dosiadzie. Więc zachęcam Was do oglądania. Ten trening skokowy ma na celu uwrażliwić jeźdźca i skupić jego maksymalnie uwagę na prowadzeniu koni i na szybkości reakcji, tak? Bo tutaj jeździec musi z kusa najeżdżać, ale ten kus nie może być byle jaki. Musi być aktywny koń, mamy mieć poczucie, że koń rośnie do przeszkody, ale nie przyspiesza, tak? Czyli pracuje od zadu. Oczywiście kolejna trudność to jest zeskoczenie na dobrą, prawidłową nogę i utrzymanie aktywnego, równego galopu w pełnym siadzie. Jeźdźcom kazałam najeżdżać z kusa anglezowanego, przyłożenie łydki do zagalopowania na drążku i oczywiście zeskoczenie na dobrą nogę i kontynuowania galopu. I potem przeszkoda zamieniła się w dubel bar mały, no i została jedna mała stacjonatka. Te ćwiczenie ma pobudzić myślenie, pobudzić szybkość reakcji jeźdźca i zwracać maksymalnie uwagę na jakość najazdu. Nie dość, że koń ma być wyprostowany, to jeszcze koń musi aktywnie poruszać się. Ale nie mylcie nigdy aktywności z pędzeniem. Tak, wycofuj ramiona, Hania, za bardzo ulegasz ramionami. Super, tylko staraj się więcej troszkę ręki, żeby ręka szła za ruchem szyi, tak? Wycofuj ramiona, jesteś za bardzo ulegająca ramionami, Hania. O, super, i galopuj, tak? Równo, w pełnym siadzie, wycofuj ramiona, bardziej pracuj nad jakością galopu. Bardzo jesteś na przodzie, prowadź wzrokiem. O tak, tylko ręka, nie wychodź. Za bardzo z ciałem wychodzisz, daleko patrz. Tak, ręka spokojna, pry, do kusa. Tak, i melodia. Jak będzie chciał zagalopować szybciej, to daj. O tak, dobrze, nie przekręcaj się. Po co ty patrzysz? Galopuj, galopuj. Po co ty patrzysz pod konia? Oprzyj się w strzemiona. Tak, nie przechylaj się, wycofaj ramiona. Rozluźniaj rękę. I raz, tak. Nie przejmuj się, to jego wina, czyli wina, nie wina, jego decyzja, o. Dlatego jedziesz aktywnie i ważne jest to, żeby w takich momentach koniowi oddawać rękę. Kolejna trudność w tym ćwiczeniu to jest nadążanie z dosiadem, bo wbrew pozorom skoki z kusa są trudniejsze jak z galopu, bo koń jest zabiera na fuli i po prostu wykonuje większy skok w rytmie tak jakby fuli, a w kusie musimy tutaj nadążyć, zdążyć z ręką, zdążyć z całym naszym ciałem. Więc tutaj zdecydowanie to ćwiczenie wymaga naprawdę dużo skupienia na swoim dosiadzie i dużo skupienia na tym, żeby prawidłowo konia poprowadzić. Właśnie, bo to wszystkie, tutaj wszystkie błędy w prowadzeniu tak naprawdę wychodzą. Dobrze. I przerwa. O tak, to ma być, wiesz, raz, łydka, raz, o super, tylko bardziej nadążaj. Ładnie go doprowadziłaś, ale zabrakło tutaj podążenia z twoim ciałem, tak? I luźno, tak, luźniutko i dalej anglezujesz, tylko taka sama energia. Raz. Krzywy najazd, Zosia, zabrakło tutaj wyprostowania go i wyjechania tam zakrętu, żeby wyprostować konia, bo on wszedł w łuku był. Tak, i patrzysz daleko i prawa łydka za poprek. I jeszcze raz, pry, nóżka i galop. Wycofaj ramiona, rozsiądź się w pełnym siadzie. Tak, równe tempo. Raz, dwa, tak. O tak i spokojnie. Super, dobrze, przerwa. Dobrze, tak i równe tempo. Raz, dwa i spokojnie przechodzisz do kusa. Rozluźniająca ręka, wycofaj ramiona. Każdy krok kontrola. Tak, dobrze. I galopujesz. Równo, raz, dwa, trzy.
Moi drodzy, to na tyle z treningu skokowego w stajni Iskra. Mam wiele pomysłów na temat, jak poprowadzić trening skokowy, dostosowany oczywiście do poziomu i problemów, z którymi boryka się jeździec. I na pewno w niedługim czasie pojawią się kolejne filmy z różnymi proponowanymi ćwiczeniami na skokach. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie nas i do zobaczenia.